Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii budowy kampera. Moi drodzy, po krótkiej przerwie wracam do garażu i będę budował kampera, który powinien stać tutaj. Niestety nie stoi, ponieważ jest nadal u lakiernika. Przeciągnął się niestety troszeczkę proces malowania samochodu, czy tam odrestaurowywania tego samochodu i pozbawiania go rdzy i różnych takich brzydkich mankamentów. Byłem w sobotę, zobaczyłem, że wszystko jest już zrobione, tylko też trzeba było jeszcze go wyczyścić, wyschnąć, miał lakier i tak dalej. Więc dzisiaj mam zamiar odebrać samochód. Przyszedłem teraz do garażu, żeby sobie przygotować mniej więcej rzeczy, które będę w tym odcinku montował w kamperze, w Ducato. Pokażę Wam, co to będzie. Plan jest bardzo ambitny na dzisiaj. Mam zamiar zamontować elektrykę w kamperze, czyli jak tylko przyjedzie Ducato, to wskakuję na dach i montuję panele fotowoltaiczne. Później schodzę na dół i będę montował elektronikę od Victrona. Victron Energy to, bo oni produkują najlepszej jakości po prostu elektronikę. Ma to swoją cenę, ale i ma też mnóstwo zalet, po prostu jest bezawaryjny i świetnie działa. Przedstawicielem Victrona i partnerem też tego odcinka jest firma Santra, która nam dostarczyła ten sprzęt. Już wcześniej o tym opowiadałem i dzieliłem się informacjami, co dostaliśmy i co będziemy instalować. Natomiast teraz Wam tak szybciutko tylko pokażę, że cały ten sprzęt, który przyszedł, już jest po prostu przygotowany, więc wystarczy, te kabelki już są po prostu docięte, idealnie równe. Wystarczy to wszystko tylko podłączyć, przykręcić, podłączyć i będzie działać. Przynajmniej tak to wygląda. Mamy do tego instrukcję, mam zdjęcie, jak to wszystko ma być, które kable do czego, mamy przetwornice. No wszystko w zasadzie tu jest, więc cały i montaż przewiduje, że nie potrwa zbyt długo. Może mi troszeczkę zejść z tymi panelami na dachu, ponieważ mam takie specyficzne tutaj plany, bo kupiłem takie aluminiowe różne proste kątowniki, jakieś profile, tak żeby tam wzmocnić trochę te panele. Nie, jeszcze nie wiem dokładnie, co to będzie. Troszeczkę druciarstwa tutaj mam zamiar zastosować, ale mi się wydaje, że się to uda. Jak mi wystarczy czasu, to jeszcze mam zaplanowane dwie rzeczy, czyli okno dachowe i wentylator, ale to wszystko zależy od pogody, bo na przykład w tym momencie nie pada, ale 5 minut temu jeszcze padało, więc zobaczymy. Kończę teraz. Jadę zobaczyć, co z moim Ducato. Jeżeli jest gotowe, to go opakuję, a jeżeli nie, no to będę czekał po prostu, aż będzie. Odebrałem Ducato. Jak widzicie, samochód przyjechał. Jest wymalowany dosyć ładnie. Widać różnicę koloru już stąd. Tam jest bardziej białe, tu jest mniej białe. Ale przynajmniej nie ma rdzy, nie ma żadnych jakichś takich odprysków i zgnicyn. Pokażę Wam, jak wszystko to, co było pomalowane, to Wam pokażę później. Bo teraz, jak widzicie, pada deszcz. Więc wchodzę do środka i zamiast zacząć od paneli, zacznę po prostu od montażu elektroniki tu na dole. W dole, w sensie w części mieszkalnej, a potem jak będzie okienko, że nie będzie padać, to wskoczę na dach. Celowo położyłem się na podłodze, żeby Wam pokazać, gdzie będziemy instalować tą całą elektronikę. Otóż wszystko pójdzie pod ławkę pasażerów, pod tą ławkę, którą niedawno montowaliśmy w Vanado. Akumulatory, przetwornica i wszystko idzie tam. Do tej ławki nie ma za bardzo dostępu, nie ma takich drzwiczek, do których można było sobie po prostu otworzyć i sprawdzić, ale też nie potrzebuję na co dzień takich drzwiczek, ponieważ tak jak Wam już wcześniej mówiłem w odcinku o Victronie, że wszystkie sprzęty Victrona, zarówno kontroler ładowania, jak i przetwornice, można sterować z poziomu aplikacji w telefonie. Więc włączanie i wyłączanie przetwornicy to jest po prostu aplikacja. Ile naładowanych jest akumulatorów, czy poziom naładowania akumulatorów oraz jak aktualnie są ładowane, to wszystko można wtedy w aplikacji sobie sprawdzać, więc nie potrzebuję takich drzwiczek kontrolnych. Oczywiście zrobię takie wejście z tej strony, takie serwisowe drzwiczki, gdyby coś się działo, żeby po prostu włączyć, wyłączyć, chociażby taki, no, ten awaryjny włącznik. No i tyle, tak naprawdę. Wepchnę to, potem to obudujemy ładnie, że tego nie będzie w ogóle widać, nie będzie tego słychać. I tu będzie po prostu centrum sterowania prądem.
Witam Was w mojej stolarni. Niestety z uwagi na warunki atmosferyczne, które nam dają popalić, odkąd tylko zaczęliśmy budowę, musiałem po prostu coś wykombinować, więc korzystając z tego, że mam po prostu po dziadkach taką starą stodołę, to też zrobiłem sobie tutaj taką stolarnię, no. Posprzątałem tu, wywaliłem trochę narzędzi rolniczych i teraz mam tutaj po prostu stanowisko do pracy stolarskiej, więc tu się kurzy i tu są trociny, a tam jest po prostu elektronika, wany jeszcze gdzie indziej i wszystko po prostu jest takie rozsypane. Ale przyszedłem tutaj właśnie teraz, bo muszę te akumulatory sprawić, żeby one się nie ruszały. I pomyślałem, że po prostu wytnę z desek, z takiej sklejki wytnę takie półki, przywiercę do tej metalowej ramy i będzie trzymać. Tak więc od razu przechodzę do działania. Akumulatory mam już zabezpieczone przed przemieszczaniem się, teraz przed czasem, żeby je połączyć. Mam czerwony i czarny kabel, oba tej samej długości, bo będę podłączał równolegle te akumulatory, żeby zwiększyć po prostu ich moc. I tyle. W żadnej teorii tutaj nie ma nic specjalnego, to jest po prostu prosta robota, połączyć śrubki i zrobione. Lata temu, jak robiłem prąd po raz pierwszy, to wszystko było dla mnie totalnie nowe i na to te czynności, które dzisiaj wykonuję sam, zaprosiłem elektryka. I elektryk po prostu podłączał te wszystkie bezpieczniki, przetwornice i tak dalej, ponieważ się po prostu tego bałem. Ale tak teraz, patrząc na to, że mam tutaj ściągę, nie? I plus, no tutaj po prostu nie ma co pomylić, to jest po prostu prosta robota. Bałem się i przeżywałem to, jak ja to połączę, a po kolei teraz właśnie sobie lecę. Czerwone już mam wszystkie zrobione kabelki. Ten jeszcze jeden, ale to będzie w przyszłości do akumulatora. Tam na dół i do baterii tutaj. No i tyle. I teraz będę robił czarne kabelki. I robota zrobiona. Prościzna. Prościzna. Taka informacja i porada dla osób, które kiedyś w przyszłości będą budować kampera. Kupcie sobie tak. Takie obcinaczki do izolacji. Wtedy nie trzeba tego robić nożykiem, ani niczym innym. To jest po prostu mega ułatwienie. A druga sprawa to kupcie sobie też takie ściski do właśnie takich oczek i różnych elektrycznych, którego jeszcze będę używał bardzo dużo, a w poprzedniej budowie nie miałem ani jednego, ani drugiego narzędzia i to robiłem kombinerkami, a ściągałem izolację nożykiem i to była po prostu udręka, a tu jest pyk i nie ma, więc to są takie porady od Łukasza. Thank you.
podłączyłem wszystko. Mam jeszcze nie włączony, tak powiem, plus, bo wyjąłem na wszelki wypadek, żeby czegoś nie dotknąć, nie spalić. Regulator mógłbym ten spalić. Natomiast taka kombinacja jest ok. No bo równie dobrze może być noc teraz, nie? I nie ładuje prądu. Więc wkładam przycisk czerwony i mi daje, że tu się nic nie spali. To się boję. No ale dobra. Coś się dzieje. Tutaj mruga takie czerwono-niebieskie światełko. Tu zaczęło mrugać. Tam mruga na niebiesko, tu mruga na niebiesko. Ciekawe, ciekawe. Jeszcze mogę włączyć przetwornicę. Działa. Świeci. Power jest. Alarm się nie włączył, więc jest ok. No to teraz zostaje tylko i wyłącznie sprawdzić to działanie tej aplikacji. No dobra, tak wygląda ta aplikacja. Znalazło mi Smart Shot, Battery Protect, Smart Solar. Zobaczmy. Don't leave the app while update is progress and stay close update. Ojej, muszę teraz update'ować to jeszcze. No to do zobaczenia za chwilę. No dobra, zaktualizowałem wszystkie te aplikacje i tak, tutaj mamy Smart Shot, czyli po prostu aplikacja, która informuje nam o stanie baterii, o tym jakie jest zużycie, ile mamy prądu, po prostu wszystkich informacji, które są potrzebne, potem będzie zużycie, jakie było zużycie w danym dniu, jaka było naładowanie, czyli taki po prostu kontroler wszystkiego. Tutaj mamy Battery Protect i on poinformuje nas o poziomie naładowania baterii. On też można rozłączyć baterię, jeżeli będzie za mało prądu. Mamy Solar, tutaj jest kontroler odładowania. I teraz mrugają się tam te wszystkie diody, nie wiem czy widzieliście przed chwileczką w rogu. No i tutaj jest informacja o tym, jakie jest aktualne ładowanie. No jak widać jest 0,0, ponieważ nie mamy podłączonego Solara. To mi się wydaje, że więcej zabawy będzie z tym podczas ładowania. A teraz mamy jeszcze, włączyłem, czwarta rzecz się pojawiła i to jest przetwornica i tutaj można na przykład włączyć i wyłączyć przetwornicę. Także ona teraz jest włączona i zobaczcie, wyłączyłem, zgasło światełko. Można włączyć tryb eko i wtedy ona się włącza i ona będzie pracować tylko wtedy, kiedy jest pobór energii. To tyle, jeżeli chodzi o Victrona, aplikację i całą tą elektronikę. Póki pada deszcz, jak słyszycie, jak może słyszycie, to pada po prostu non-stop. Od rana do wieczora po prostu padało dzisiaj. Mam nadzieję, że jutro się uda i pojawi się przez godzinkę chociaż takie okno pogodowe, które pozwoli mi wyskoczyć na dach i zamontować solary, tak żeby ten temat po prostu elektroniki już mieć zrobiony. No z tymi oknami, z tym wentylatorem to raczej się nie uda, będę czekał aż będzie bardziej słoneczna aura i pogoda. Odnośnie jeszcze tej elektroniki, to pod spodem dla osób zainteresowanych pod tym filmem napisałem wszystkie po prostu te sprzęty, które tutaj się pojawiły dzisiaj, one są opisane pod spodem w odcinku, więc jeżeli ktoś nie wie dokładnie czegoś, jakiś konkretny model, co to ja montowałem, to po prostu możecie sobie tam to skopiować. Przypominam o kodzie rabatowym 5% na cały sprzęt z Victrona w sklepie soundtrack.pl. Hasło podróżowanie, czy ten kod zniżkowy jest podróżowanie bez polskich znaków. Podróżowanie oczywiście przez V. Zamykam tą budę dzisiaj i idę spać z nadzieją, że jutro się obudzę i będzie świeciło słońce. I będę bardziej pozytywny, ponieważ dzisiaj jestem taki troszeczkę, nie wiem czy zauważyliście, ale troszeczkę jestem taki smutny, bo jak nie świeci słońce, to Łukasz jest smutny. I tęskni za słońcem.
jak widzicie, pada deszcz cały czas, nieustannie. Nie jest to jakaś wielka ulewa, ale pada i troszeczkę to komplikuje życie. Natomiast pomyślałem sobie, że mimo wszystko dzisiaj będę kontynuował moje założenie i zamontuję bagażnik, zamontuję te panele i przy prostu będę miał to zrobione. A jeżeli chodzi o same panele, to przypomnę wam, mamy panele od Victrona, to są panele sztywne, każdy ma po 175 W, czyli razem mają 350. Będą one podłączone tak jak tu już jest, plus z minusem, czyli szeregowo. Następnie plus i minus polecą na dół. I do tego podłączymy oczywiście kable. Kabel czerwony to będzie plus, kabel czarny to będzie minus. Jedna końcówka na górze, druga końcówka na górze, a pozostała część kabla leci po prostu bezpośrednio do kontrolera. Nie będzie żadnych tutaj bezpieczników po drodze, ani żadnych rzeczy, ponieważ to nie jest potrzebne. Ja będę montował to na bagażniku dachowym. Do tego jeszcze użyję takich różnych profili i kątowników aluminiowych. Natomiast jeżeli ktoś by chciał bezpośrednio przykleić to na dach, to nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy sobie kupić taki zestaw montażowy, plastikowy i to jest po prostu gotowe. To się przykleja, te elementy się przykleja na Sikaflexie bezpośrednio na dach samochodu. Następnie się wkłada tutaj panel, przykręca śrubkami z tej strony, z tej strony, z tej strony, a kable przepuszcza przez takie też otwory. Ja z tego całego zestawu wyjmuję tylko to, przez co będą przechodzić kable na dół do karoserii. To będzie przyklejone do dachu samochodu. Jeszcze muszę zobaczyć, czy w ogóle dach nie trzeba byłoby umyć, bo ostatnio jak patrzyłem na dach, to było bardzo brudne i nawet mech tam po prostu rósł. Więc chyba teraz pojadę na myjnię i umyję po prostu auto. Wróciłem z myjni, umyłem samochód. Dosyć brudny był ten dach, ale jest ok. I co jeszcze zrobiłem? Zamontowałem bagażnik dachowy. Na razie tylko dwa. Tam, gdzie będą zamontowane panele. Bo po prostu pomyślałem sobie, że już nie ma co czekać. Tylko trzeba wziąć kurtkę przeciwdeszczową i zacząć robić. Zresztą mijałem przed chwileczką panów, którzy naprawiają tory w Suchej. I czy pada, czy nie pada, oni tam cały czas pracują. Więc pomyślałem, że skoro oni żyją, to ja też przeżyję. Troszeczkę wody mi nie zaszkodzi. No, dobra, to teraz biorę, dzwonię po Kaśkę, żeby przyszła i pomoże mi włożyć te panele na górę, no i będę kombinował z montażem. Halo? Kasia? No? Przyszłabyś mi pomóc z tymi panelami? Tylko się ubierz. Teraz? No, bo pada deszcz. Dobra. Dobra. No, to zaraz przyjdę. Dobra, pa, pa. No i teraz tak to wygląda. Przymocowałem taką, na razie go przyłożyłem, za chwileczkę przymocuję taką aluminiową ramkę i w to miejsce włożę za chwileczkę panele i panele przykręcę do tej ramki, a ramkę samą zamontuję do bagażnika. Kończymy tą telenowelę związaną z panelami. Jak widzicie, świeci słońce, więc od razu się zabieram za robotę. Jest 9 rano, 19 maja, także lecimy od razu z koksem, bo nie ma na co czekać.
szybciutko wam powiem teraz, co tu się dzieje. Zamontowałem już w lot kabli. Jest na Sikaflexie porządnie przyklejony do dachu. Tutaj widzicie takie czarne punkty. To jest miejsce, w którym będzie nałożony Sikaflex, czyli ten klej. No i to po prostu te panele są tam wklejone. Oprócz tego jeszcze będą śrubami przykręcone, tak na wszelki wypadek. Ale pomyślałem, że skoro mam już ten Sikaflex otworzony, to go zużyję. Korzystając z okazji, że muszę i tak 10 minut czekać, aż podkład Sikaflexu, ten czarny, wyschnie, to powiem wam taką ciekawostkę. Otóż jak organizowano pierwsze wybory po takiej wojnie w Afganistanie, to oznaczano ludzi. Każdy, kto oddał już głos, został oznaczony i już nie mógł oddać drugiego głosu. Nie było to takiego komputerowego systemu, jak teraz mamy, czy tam jakiś list do podpisywania, tylko po prostu mieli w każdej komisji wyborczej znajdował się słoiczek z czarną farbą i ktoś, kto oddał głos, zanurzał palec i miał później czarnego palca i nie mógł po prostu już drugi raz głosować. No i tak też stało się przed wieczką ze mną. Zanurzyłem mój palec w podkładzie, w tym primerze Siki, no i będę go miał czarnego przez jeszcze kilka tygodni, bo tego nie idzie kompletnie niczym zmyć. Także taka ciekawostka. Dobra, jak widzieliście, na górze już mam podłączone panele, teraz mam końcóweczki tutaj, no i chwila prawdy, zaraz się dowiemy, czy to wszystko działa. No i teraz czas na test. Słuchajcie, nic się nie zaświeciła, żadna lampka się nie zaświeciła na tym kontrolerze. Zobaczymy na aplikacji, czy działa wszystko. Ładuje, moi drodzy, 80 watów. Coś się dzieje. No, jest jeszcze zakurzony i jest bardzo pochmurny dzisiaj dzień, więc dużo tego nie ma. Ale już, że tak powiem, prądu przybywa. Tak jak widzieliście parę minut wcześniej, tu było zero wcześniej, bo nie było podłączonych solarów. Także zrobione. Nie było to trudne, jak widzieliście. Problemem była jedynie pogoda. Cała reszta jest dosyć prosta. Prąd mam już zakończony na tym etapie. Wystarczy tylko potem podłączyć urządzenia, jeżeli już będą gotowe. I tyle. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Proszę, żebyście zostawili pod tym filmem łapkę w górę. Możecie też napisać jakiś fajny komentarz. I widzimy się w niedzielę. W niedzielę kolejny film. Prawdopodobnie to będzie już ten film z Parków Narodowych, o którym wam zapowiadaliśmy w niedzielę ubiegłą, także rozsiądźcie się wygodnie i wyczekujcie w niedzielę, przed południem będzie ten film, będzie miał polskie i całkiem możliwe, że będzie miał też ukraińskie napisy, także zapraszamy was serdecznie do oglądania. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Pa!